Hejka kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Właśnie jedziemy z Mareczkiem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która też gra 31. finał tutaj na Florydzie. W tym roku Wielka Orkiestra gra dla dużych i dla małych, żeby wygrać z sepsą, więc bardzo wielki, szczytny cel. Każdy powinien raczej wiedzieć, z czym wiąże się sepsa. Jest to bardzo poważna choroba. Jedziemy, Marku, bo zielone. No i słuchajcie, w tym roku Wielka Orkiestra jest u doktora Gojdźa w klinice. Doktor był taki wspaniały, że udostępnił swoją klinikę właśnie na tą imprezę i tam będziemy grać finał na Florydzie. Tam będą zbierane jeszcze pieniądze. Oczywiście ja wam linka naszego floryckiego tutaj zostawię, naszą skarbonkę. No i oczywiście pieniążki są cały czas zbierane. No i my mamy, wiecie, taki wielki cel, żeby jednak tutaj Polonia na Florydzie zebrała najwięcej. Mam nadzieję, że nam się uda. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. W zeszłym roku też mogliście oglądać takiego vloga. W zeszłym roku było to całkowicie w innym miejscu, ale również na Florydzie. I było zimno. I było bardzo zimno, właśnie, Marek dobrze pamięta. Rzeczywiście było bardzo zimno, jak na Florydę, to było naprawdę zimno. W tym roku pogoda dopisała i powiem wam, że w Miami, bo to będzie właśnie w Miami, jest 30 stopni. Tak. Więc ja boję się, że w długich spodniach, Marek zresztą też jest w długich spodniach, że będzie nam za gorąco, ale to nie o to chodzi tutaj, tu chodzi o ten szczytny cel, więc jedziemy. Jakbyście się zastanawiali, co to jest, słuchajcie, kasyno. No i hotel w kasynie, a te tam na górze są światła, które strzelają normalnie bimy do góry, wygląda jak gryf w tak, nocy. Tak, czyli jak cała po prostu gitarra. 8 Road 907. Zobaczcie, tak się właśnie jedzie do Miami, w takich korkach. Masakra jakaś. W ogóle mi tego nie brakuje. Nie. I tak jest zawsze, słuchajcie. Zawsze są korki, nieważne o której godzinie się jedzie, zawsze tutaj są korki. Właśnie, słuchajcie, dojechaliśmy na parking, bo musimy zostawić tutaj samochód, bo tam przy klinice nie ma aż tyle miejsc, a tam, zobaczcie, jakaś sesja zdjęciowa. Odwiewają włoski. Dobra, idę, Mareczku. Idę. Jakie fajne różowe tutaj są te windy. Windy. Nie wiem, czy coś jeszcze nie pójdziemy szybko zjeść, bo jesteśmy tacy głodni, że nie wiem. Co? Kochani, jesteśmy w porze lunchu i byliśmy tak głodni, że jeszcze tutaj, słuchajcie, wpadliśmy szybko na sałatkę. Więc jemy i wyruszamy już do miejsca docelowego. Dobra, kochani, my już na miejscu. I jak widzicie, tutaj u doktora w klinice jest przepiękny taki widok na kanał. A tam oczywiście Miami wszędzie. Marek. Jesteśmy już u doktora i zbieramy pieniążki na orkiestrę. I zobacz, ile ludzi tutaj jest. Wszyscy zbierają, bo dzieci, szczytny cel, prawda? Tak. Ale ty nie wyglądasz. I to też. Nie, nie ma pieniędzy. Kretka, słuchajcie, no może tego nie do końca jakby czujecie, wiecie, ale Kretka tutaj jest taką naszą muzą Florydy. To jest osoba, która naprawdę zasługuje na złoty medal, jeżeli chodzi o promowanie Florydy, promowanie Polonii właśnie na Florydzie. Ojej, jakie ty jesteś kochany! Ile płaciłaś? No, nie będę zdradzać, dobra, ale trochę. Dobra. O, Martusia, proszę bardzo, ile płaciłaś? Tak? Szefowa nasza. Ja płaciłam. Nie zdradzaj, nie zdradzaj. Dobra, dzisiaj doktor Gość daje tylko $1000 na zabieg, tylko? Ale mam nadzieję, że ten zabieg będzie wylicytowany za co najmniej 5000. A, bo to na licytację. No to nie, to na licytację, słuchajcie, trzeba licytować. A w Miami, Chicago, Nowym Jorku lub też w LA, gdzie też doktor Gość otwiera kolejną zresztą klinikę. I słońce. Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą. Tak, pozdrawiamy serdecznie całą Polonię. Buziaki. A teraz? Po jednej nutce. Jaka to melodia jest? Quantos, Santana. Pan zaśpiewa coś, czy nie? Carlos Santana, ja idę śpiewać. Ale pan zaśpiewa teraz coś, czy la, 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 la. Proszę Państwa, jaka to melodia? Rafał Brzozowski, bardzo serdecznie zapraszamy do Miami, tak? Tak, tak. Proszę Państwa, jesteśmy. Działamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak się Państwo czujecie, jak się macie? Czy mnie słychać, czy mnie widać? Dzień dobry, dajcie okrzyk, że słyszycie, że jesteście. To jest, proszę Państwa, 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj w Miami, piękne miejsce. Ja nazywam się Rafał Brzozowski, mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić tę imprezę. Mam nadzieję, że dziś będziecie Państwo się bawić szampańsko, ale przede wszystkim będziecie mieli naprawdę wielkie serca i hojne serca do tego, żebyśmy mogli zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby ta informacja też poszła w świat. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich tych, którzy jeszcze przybywają i są. Powiem kilka słów takich organizacyjnych. Te główne tak zwane obchody, czyli to, co będziemy licytować, rozpoczniemy za 30 minut, około 16:30. Będzie super możliwość licytowania fantastycznych super przedmiotów, które też już Państwo powoli tutaj widzicie, one są i przybywają. Cieszę się bardzo, że tak licznie Państwo się tutaj pojawili i myślę, że ta impreza naprawdę będzie wyjątkowa. A ponieważ... O, dobrze, tutaj proszę się nie przejmować. Mamy dzisiaj troszeczkę też muzyki, więc zaproszę Państwa później na taki krótki, mały mini recital. To bardzo się cieszę. Jeszcze raz, proszę Państwa, chwila muzyki. Za moment nasi wspaniali muzycy. Tu będziemy mieli występ live na saksofonie. Mamy też DJ-a, który zadba o to, że Państwo dobrze poczuli ten vibe. A potem będę mówił, kogo witam, kogo goszczę, to już za 30 minut. Także jeszcze, proszę Państwa, chwila takiego chilloutu i relaksu. O 16:30 zaczynamy, dobrze? Wszystkiego dobrego, jeszcze raz witam serdecznie. Witam serdecznie! Witam serdecznie, Kretko! Czuję się zaszczycona. Bardzo mi miło, że mogłam być inspiracją. No, byłaś inspiracją do mojego vloga Kobieta 7.0 plus Słowami. Wyślę Wam też linka tutaj pod opisem filmiku. A my tu obok mieszkamy. Super! I Pani też pokazuje tutaj Miami, wszystkie okolice. O, pięknie! To będzie co oglądać. Super, dzięki! To od lat zawsze jestem muzykiem i zawsze graliśmy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako muzycy, bo to jest orkiestra, więc wielkie brawa dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brawo, brawo! Proszę Państwa, mieliśmy zacząć 16:30, te wspaniałe licytacje, te przedmioty, które czekają na Państwa, poczekają. Natomiast mam jeszcze informację o tym, że niektórzy z naszych zacnych gości przybywają, więc jeszcze chwileczkę. Widzę, że uśmiechy są, Pani się zatańczy ze mną pewnie. Oczywiście, już się przygotowałem, ćwiczyłem. 4 miesiące, żeby ten występ tutaj wykonać. Tak to jest, proszę Państwa, to może tak, na początku chciałbym wszystkich jeszcze raz przywitać i podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że mamy ten sztab tutaj. To Revive Clinic, doktor Gojdź, także wielkie brawa, dziękujemy Panie Doktorze. Dziękujemy oczywiście też NDM, Marcie, całej ekipie, tutaj Gregowi, Jacek, który tam stoi, proszę Państwa, kita, wielkie brawa dla Jacka, Irish Whisky 69, taką pozycję i tutaj jest to bardzo ważna pozycja, myślę, że o tym będę mówił nieraz, bo jednak chciałbym, żeby Państwo się troszeczkę ululali. Panie doktorze, dziękujemy za możliwość tutaj, że jesteśmy, wielkie brawa, doktor Krzysztof Gojdź, jesteśmy tutaj. Martusia, również dziękujemy za, wiemu za pomoc tutaj w organizacji. Proszę Państwa, cieszę się, bo bardzo dużo ludzi przybyło. Będziemy licytować, to jest jednak ważna rzecz. W Polsce mieliśmy już światełko do nieba, czyli po prostu po 20 w naszym kraju rodzimym, w Polsce, orkiestra już zagrała i myślę, że będziemy mogli na bieżąco też podawać, ile tych pieniędzy jest zebrane. Ale jak popatrzyłem tutaj, proszę Państwa, no to cieszę się, bo po raz pierwszy prowadzę imprezę, gdzie takie bogate towarzystwo stoi, także jestem przekonany, że ta naprawdę licytacja będzie hojna po prostu, bo to od razu robi wrażenie, prawda? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jest to orkiestra, ponieważ jest orkiestra, to jest muzyka. Mamy DJ-a, mamy saksofonistę, będzie to cały czas dzisiaj, na pewno ta muzyka będzie wybrzmiewała, ale ja do Państwa też przyjechałem z muzyką. Jeżeli Państwo pozwolicie, to za kilka minut rozpoczniemy od razu tę licytację, ale chciałbym Państwu wykonać piosenkę, która została napisana zupełnie niedawno i to będzie jedna z premier, które chciałem wykonać. Napisał ten utwór Tomasz Szczepanik, to jest taki wokalista, który jest frontmanem grupy Pectus. I jest to utwór, który jest moim troszeczkę hołdem dla Zbyszka Wodeckiego, którego bardzo uwielbiałem, a wiem, że Państwo niektórzy się z nim tutaj też przyjaźnili, bo on bardzo lubił Florydę i odpoczywał tutaj wielokrotnie. Także lekki stresik, bo jeszcze tej piosenki nie wykonywałem, co prawda ostatnio w Zakopanem na był, ale spróbujemy. Dobrze, proszę Państwa, to jest utwór, który ma tytuł Gdzieś w pokoju hotelowym. A ponieważ jestem w pokoju hotelowym, więc na pewno posłuchajcie, drodzy Państwo, nie będę też zanudzał. Chwila muzyki, proszę bardzo, muzyki. Nie rozkazuj i choć raz przytulaj bez wysiłku. Jest w pokoju hotelowym. Much more than this, I didn't hide away. Wszystkim za serce, za to, że nie tyle, że przyszliście tutaj, ale że daliście tyle wspaniałych rzeczy do wylicytowania na ten wspaniały cel. Jurek Owsiak jeszcze nie śpi, pozdrawiamy go bardzo serdecznie, nie ma drona w tej chwili, ale tak pomacham troszeczkę do nieba, żeby to poleciało do Polski. Ja jestem strasznie gadatliwy, także już przestanę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Brawo Jacku, dziękuję, że przysłałeś specjalista od wyciągania pieniędzy. Dobrze. Ja powiem coś bardzo krótkiego i szybkiego, jak to zwykle. Otwieramy nasze serca i otwieramy co? Portfele! Nasze portfele! No dobra, to teraz tak, skoro słychać, Państwo trochę podjedli, odpoczęli, program artystyczny mieliśmy, więc orkiestra gra. Do końca świata jeden dzień dłużej. Rozpoczynamy naszą licytację, prawda? No, prosta rzecz tak naprawdę, a jak cieszy. No wystarczy wykupić ten voucher, żeby tak usiąść. Potem będziecie Państwo ćwiczyć, że to o to tutaj chodzi. Oczywiście żartuję, zapraszam Cię serdecznie. No tutaj jest napisane, prywatna sesja, będzie wdech, wydech. Ja już ćwiczę, ale to, ja nie wstał później potem, także cena wywoławcza, jak tutaj jest tak naprawdę, proszę Państwa, nie cena wywoławcza, tylko wartość tej usługi, to jest $120, czyli takie przyjemne popołudnie, 90 minut wdechu i wydechu. Czy ktoś z Państwa, zaczniemy może od tej takiej minimalnej kwoty. Wydaje mi się, że $100 to jest taka podstawowa kwota, o której możemy zacząć. Czy Państwo są gotowi, żeby wziąć udział? Kto z Państwa daje $100? Ręka do góry, proszę bardzo. Jest! Mamy $100. Pięknie. Czy ktoś z Państwa 150 mógłby dać od razu? Tak, żeby nie przewyższać tutaj za bardzo. Mamy 100 po raz pierwszy. Czy ktoś da 150? Ty dajesz 150? 150? No, mamy 150. Dobrze, proszę Państwa. No i teraz wracam do Pani. Czy Pani podbija? Bo tu jest 150. Szukamy $200. Po prostu. Kto da 200? Czy Pani podbije, czy Pani odpuszcza? 200, tak? Mam $200 od Pani. No i kochana, w takim razie zobacz. Jest wyzwanie, jest $200. Czy dasz więcej? 250. Ale się zaczyna gonitwa. Wielka Pardubicka. Bardzo, bardzo się czyli. Szanowna Pani, no z uśmiechem, swoimi kłami zaszczekam, czy Pani dołoży po prostu trochę tych dolarów. A mamy 250, czy odpuszcza Pani, czy daj Pani $300? Proszę. Tak czy nie? $300, dobra. Czy Pani się interesuje jogą? Oczywiście. Czy już doświadczenie macie, tak? Tutaj Panie poznały się, czy nie? Ale będzie pięknie, proszę Państwa, to jest 90 minut. Tak? Nie, no ja płacę. Pan jakby dorzucił 300 jeszcze, to może byśmy 2 vouchery zrobili, byłoby za 600, ale jest. Wielkie brawa, proszę Państwa. Pierwszy przedmiot poszedł za $300. Ależ tu się będzie działo. Proszę Państwa, Special Sunday Branch of American Institute of Polish Culture, Polonaise Ball, czyli bal Polonii. To... Mamy tutaj przedstawicielkę, organizatorkę tego balu. Zapraszam serdecznie i tak naprawdę chciałbym zapytać, co ta cena jakby obejmuje? Bo mamy tu wpisane, że jest to branż, że to jest tutaj coś VIP. Może najlepiej oddam głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Beata Paszyc. Branż odbywa się 12 lutego o godzinie 11:30 w hotelu Eden Rock. Jest pełen branż, mimoza, wina, a także pokazy amerykańskiego i polskiego zespołu ludowego z Nowego Jorku, a także specjalny pokaz tańców ukraińskich z zespołu, który się znajduje tutaj w Miami i jest amerykańsko-ukraińskim zespołem. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Będzie okazja poznania osób, które otrzymały nagrody podczas balu dnia poprzedniego, a także innych VIP-ów, którzy będą uczestniczyli. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję. 11-12 pasuje. Ja daję $300. Możecie Państwo oczywiście też płacić kartą kredytową, nie trzeba płacić gotówką, do tego przypominamy. Czy ktoś da więcej? Proszę Państwa, jest $300 ode mnie, czy ktoś da na przykład 350? No, kto jest fanem tej marki, to wie, o co chodzi, bo tutaj mamy prostą rzecz, bo to jest czapka. Ale jaka czapka? Po prostu Ferrari, nie wiem czy... Oczywiście w tej cenie jest też samochód, bo to jest razem z samochodem, chciałem Państwu powiedzieć, nie? Tak, także... Twój. No 150. Dobrze, jest 150 po raz pierwszy. Czy ktoś da 200? 200 Pan daje, dobra. 250? $400 od razu, a co? To trzeba było być jak ja branży licytowałem od razu, nie? Teraz tam pies nawet słucha, słuchajcie, na tym, zobaczcie, kto siedzi, nie? Szarik, dasz tam 400? Nie, cisza. Nie rozumiem po polsku. $400 po raz pierwszy. Czy Pan chodzi do gry? Nie, tutaj nie. Grzeszo bije. Także Gorzu, nie wiem, że to Pańska czapka, ale może tak coś... Right Ferrari będzie. No dobrze, jest $400 po raz pierwszy. Czy ktoś z Państwa dołoży więcej? Czy, tak, czy nie? Bo rozumiem, nie. Ktoś mówił, że $400 po raz pierwszy? 450 dolarów wolno od Andrzeja. Zbierałeś cały rok, wiem o tym. Odkładałeś. Na czereśniach był w Polsce. Zarobił. $450. Panie Czarku, czy Pan da więcej? 500. Po raz drugi 500 i będzie 550. Tak się ja mam za 500. Może jakiś 1000 od razu, co? Jak jest 550? 550? Po raz pierwszy? Czy ktoś da 600? Bo czapka ucieknie. I ten przystojny gość będzie z nim popylał. A może któryś z Państwa będzie mógł jeździć w tej czapce tutaj po Miami. Proszę Państwa, nawet ten, kto kupi, dostanie Ferrari. To jest pożyczony będzie. Czy przejażdżka z Ferrari będzie. Czapka i przejażdżka. 550 po raz trzeci sprzedane. Mam takie wrażenie, prawda? O, koń, prawda? Tutaj, więc zaczynamy licytację. Ten przedmiot jest naprawdę piękny, wartościowy. da pani 200. $200. Szanowny panie, 250? Mamy 250. Słuchajcie, bo prawdziwy facet nie boi się nosić różowego ani torebki. Licytujemy oryginalne, limitowane okulary Jerzego Owsiaka. O, idziemy na okulary. Na licytację. Mamy je tutaj? Czy są gdzieś? Gdzieś? Nie ma ich tutaj. Są tam, dobrze. Nie mamy je na tym, są w biurze. W sejfie. No właśnie, chcieliśmy z doktorem to zaprezentować, bo doktor miał, specjalnie założył do tego czerwone spodnie. Takie, jeżeli to jest czerwony, bo ja już ślepy jestem, ale tak, no. Jeszcze, w moim wieku jeszcze mi wybaczysz. Rozpakujmy, jak w kole fortuny. Uwaga, proszę zobaczyć. Ja tylko wezmę ten certyfikat. To jest podpis Jerzego Owsiaka z certyfikatem, z serduszkiem. A to dla mnie będzie. Okay. Pasuje mi. Przyjdzie sobie Szczepina w Wielkiej Świątecznej Pomocy. Siema! Jureczku, siema. To jest, proszę państwa, bardzo cenna rzecz. Naprawdę, bo myślę, że $1000 to jest cena wywoławcza, bo czegoś takiego nie ma więcej. $1100 już są za te okulary. 1500 pani Marta mówi. A co? A pan machnął, że bierz? Czy... A idź. Onem... Ależ to wygląda. Jurek jakby to zobaczył. Fiu, fiu, powiedział Ćwirek. Bardzo dziękuję. No, nie no. $1500 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 1500 po raz drugi. Marta bierze. Trzeci. A ponieważ jesteśmy na tym terenie, gdzie państwo tu rządzą, więc nie mogę przedłużać. 1500 po raz trzeci sprzedane! Ależ to jest piękna rzecz. Gratuluję. Pani Marto wygląda w tych... Pani Marto, wielkie brawa. Naprawdę coś pięknego. Tutaj pani wylicytowała okulary Jurka Owsiaka, ale zobaczcie, jak jej pasują. No idealnie po prostu. Pozdrawiam. Piękna pani, Jureczka. Piękne okulary. Tak. Nie no, ale pięknie ci, naprawdę. Dziękuję. Musisz chodzić. Panie doktorze, nie wiem, jak skomentować to zdjęcie, co ono przedstawia. To w zasadzie, bo mam strzykawkę i nie zawaham się jej użyć. To jest jedna rzecz. Czy, że ja mam tutaj usiąść? Nie, nie, to ja nic nie będę się odstrzekiwał. Pan doktor teraz, proszę państwa, powie, co obejmuje ten pakiet, który prezentuję. Proszę bardzo. Panie doktorze, będzie teraz prezentacja na mnie. Ja już się boję. O matko święta. A Rafał dzisiaj traci swoje dziewictwo. Z botoksem. Nie chcę botoksu. Nie chcę botoksu. Nie. Ja żadnego botoksu nie chcę. Kto jest chętny na botoks? Panie i panowie, ladies and gentlemen. Nie, żadnych witaminek, nic nie będę się przykrył. Ja się boję, biegnę. Szanowni państwo, mam voucher na $1000 na zabieg, który ja teraz wykonuję, no nie tylko w Miami, ale Chicago, Nowy Jork i teraz LA. Ostatnio się przeprowadziliśmy do LA, a wykonujemy te zabiegi dla Paris Hilton, Kim Kardashian, Britney Spears, dla wszystkich gwiazd Hollywood. W przyszłości dla naprawdę wszystkich gwiazd, no, ale wiesz, no daleko tutaj wiesz, nie masz, jesteś mega gwiazdą, chodźmy powiedzieć ostrzyknę szybko teraz, ale zobacz, naprawdę, nie? Nie chcesz? Dobra, zrobimy to w ciszy gabinetu. Dobra, mamy $1000 za zabieg, który jest warty $2000. Okej, kto licytuje, proszę bardzo. Pan doktor, rzeczywiście, no nie wiem, czy to było żartem, czy serio, czy chciał na mnie to użyć, ale proszę zobaczyć, rzeczywiście to jest coś, co tutaj państwo wiem, że naprawdę uwielbiacie, bo ja słyszałem o tych zabiegach, legendy chodzą, jak pan doktor to robi precyzyjnie. Kto da, panie i panowie, cena wywoławcza tego wspaniałego voucheru na ten zabieg to jest $1000. Czy ktoś z państwa da $1000 tu obecny? Pani daje od razu 1000. Kto da więcej? Proszę. Kto wchodzi do gry? $1000 po raz pierwszy. Może to szybko załatwimy ten zabieg, to będzie moment. Pan doktor mnie tu już... 1000? $1200. Dobrze, $1200. Czy pani da 1300? 1300. Czy pani da 1400, pani Jego? $1400. Czy będziemy mieli 1500? Tak, jest 1500. No nie szczypmy się. Tak. 1500. Po raz pierwszy, Pani Ewo, no bo tutaj... Ale podoba mi się, nie ma konsultacji z mężem, to jest super. Tak, tu jest konsultacja. Ile? 1000 ile? 1600. Nie odpuści Pani tak łatwo. Ten zabieg z doktorem to jest... O! 1700? 1700. Ile Pani daje? 1700 po raz pierwszy, 1800? $2000. A co? No. I zaczyna się teraz prawdziwa rozgrywka. I żeby się jeszcze licytować o to, kto oszczyknie po prostu, żeby się kobiety biły o to, żeby zostały oszczyknięte strzykawkami, no. Wstrzyknięcie. Chodzi o to, żeby wydobyć z każdej kobiety piękno i w sposób naturalny. Botox fillers to jest absolutnie na końcu. Najpierw skin condition, ok? Nawet z siebie mógłbym wydobyć jakieś piękno. Bardzo dziękuję Panie Doktorze, ale ja już może postoję tutaj. Ja mam piękno wewnętrzne, po prostu. Tak jak doktor powiedział, to nie jest tylko sam zabieg. Po pierwsze, zbieramy pieniądze, pamiętajcie o tym. Po drugie, i to są wielkie serca Wasze, po drugie, to jest też obcowanie z doktorem, który jest osobowością i na pewno wiele rzeczy powie. Już mamy $2000. Czy Pani podbije stawkę? Pani uwierzy pas. A może ktoś z Państwa wejdzie do gry i przebije? 2100! Tak się wydarzyło! Jeszcze sekunda i by Pani tego nie miała. Trzeba się szybciej decydować. Czy 2200 usłyszę? Bo jak nie, to będę przebijał. Proszę. Czy ktoś da $2200 za ten zabieg, za ten voucher? 2200 daje Pani. No, Pani Aneta wkroczyła niczym gwiazda Hollywood tutaj od razu. A tam, to zostawię. 2200, czy Pani? 2300! Jest 2300! Hello! Hello! 2300. Czy da Pani więcej? 2400! 2400! A co? Pani Beato, $2500 za ten zabieg. Ale tu już dostałem 2,5. Da Pani 2600? 2600! Ale się dzieje! Ha! Szanowna Pani, uścisk dłoń, czy Pani wchodzi do gry? 2700? Daje, jest 2700. Czy Pani da 2800? Pani odpuszcza. Czy Pani da 2800? Bo mamy 2700. Pani jeszcze nie wie, czy Pani odpuści, czy nie, bo 2700. 2700. Pani Aneto? 2800. Czy Pani to słyszy? 2800. $2800. No. 3000. Wiedziałem, że to będzie. Ale Pani zobaczy, jak on tu siedzi. Jak on z tą strzykawką wygląda. To jest warte $1 000 000. Panie doktorze, $3000. Pani Ewo, co robimy? Bo po raz pierwszy mówię 3000 i Pani Aneta wygra. 3000 po raz drugi. I? Czy będzie... Ile? Ile? 300! Fiu, fiu. No to powiem szczerze, że jestem w kropce. Aż mi zgasł ten komputer z wrażenia. $3100. Oczywiście. Bo nie rubli, nie. 300 od Pani Beaty. Czy da 100 po raz drugi? 3200 Pani Aneta. 3200. No, to 3200 po raz pierwszy. $3200 po raz drugi. And the winner is... Wait. Ile? Ile to będzie? 3300! 3300! 3500 po raz trzeci! Sprzedano! Czy Pani się czujecie? No ja się czuję odświeżona od razu. Generalnie Aneta w ogóle niczego nie potrzebuje, no ale jest mi niezmiernie miło, że 3,5 tysiąca dzieci potrzebują, czekają. Jest nam naprawdę niezmiernie miło. Ja ale będę jeszcze ładniejsza. Ale co, ja mam większy problem, bo ja nie wiem co robić po prostu, Saneto, poczekaj. Ale ja zdejmę okulary, to zobaczysz, ja potrzebuję troszkę tak tu i tu. Tak? No, nie, jak przyjdę kiedyś. Nie potrzebuję, ale dobra, jak mówi, no to coś trzeba zrobić będzie. A nie zawsze jest skin condition. Zawsze jest coś zrobić. Dobra, jak robimy w Miami czy w LA? Czy w Beverly Hills? W Miami poproszę. Dobra, to w Miami. Nie w domu? No. Proszę bardzo. No nie wiem, nie tak. Zaraz się to umówimy w takim razie w domu. Tak jak dla Paris Hilton, Kim Kardashian, Britney Spears, tak samo dla Anety zrobię prywatną klinikę w jej domu. Miami Beach. O, gdzieś tutaj. To jest tu, tutaj. Serio, można tutaj. Popłynąć. Ja dobra, uwaga, uwaga, jedziemy. No, 6:47 Miami. Bye! A nam się podwózka. Jak się zdrabiamy, się będzie tak machać. Już po włosach, ale już co tam, fryzura, już nieważne, jedziemy do domu. Jak tam? Dobrze. Dobrze. Kochani, przepiękny był to wieczór. Jak widzieliście, zebraliśmy bardzo dużo pieniążków dla dzieci, dla dorosłych na walkę z sepsą. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wzięcie udziału w zbieraniu pieniędzy na całym świecie, bo jak wiemy, Wielka Orkiestra gra na całym świecie, nie tylko w Polsce. Jak widzieliście, nawet tutaj u mnie na Florydzie, w Miami. Więc moi drodzy, dziękuję też wszystkim, którzy byli na tym naszym spotkaniu, na tej naszym koncercie Wielkiej Orkiestry i brali udział we wszystkich licytacjach. Jeszcze raz bardzo dziękuję ze swojego serca. No i co, kochani, widzimy się w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Do usłyszenia, buziaki, pa!